Dobry, zapraszam na film. Nagranie próbne, zobaczymy jak to wyjdzie. Czy się podobać będzie, czy nie. Czy mi się będzie podobać. Cóż, dzisiaj Phoenix Artifact. Sprzęcik od Japurka. W takim kondonie. Trochę mam światło, widzę za ostre. Pierdołki. A maszynka tutaj. Wygląda to tak, ale przepalenia. Trudno, muszę coś z tym światłem zrobić. Rączka plastikowa, grzebień plastikowy. Czapeczka metalowa. Nie wiem z czego. Dość ciężka, może z mosiądzu. Taki odlewik z plastiku. Tulejka metalowa jest. Do środka wrzucę Treat Carbon. Drugie użycie. Pierwszy raz będę używał Treat Carbona, drugi raz. Udało jej się nie zardzewieć. Moje Treaty Carbon są śmieszne, ciekawe. Zobaczcie, jak wystaje żyletka. Z jednej strony, a jak z drugiej. Stando Moranie z jednej strony nie wystawała wcale, z drugiej wystawała ponad milimetr. Krzywe jak cholera. Badziew. No trudno. Dobra, czym się dzisiaj ogolę? Phoenix and Bow. Spitfire. Po goleniu będzie to samo. Lotion, ewentualnie balsamik. Zobaczymy. Mydło mam resztki w misce, bo goliłem głowę. Będę je wyrabiał pędzlem borsuko podobnym. Zapach pewnie znacie mydła. Bardzo go lubię. Jest to zapach hangarowo-garażowy. Czyli drewno, skóra, ropa, smar jakiś, coś w tym stylu. Uwielbiam go. Zarost jest dwudniowy. Dłuższy być nie może, nie wolno. Piana się robi. Liczę na Wasze komentarze, sugestie, co tam zmienić, co poprawić. Na pewno będę musiał tutaj jakąś inną żarówkę dać, bo jest za mocna, a na pewno za ostra. Troszkę jeszcze pokręcę cierpliwości.
Chyba gotowe. Brylę w dół. Smoczę twarz i lecę. Skóra, drewno z nutą nafty. Uwielbiam. Maszynką się jeszcze nie goliłem. Zobaczymy, jak to będzie szło. Żyletka już jest tępa. Czuć, że trochę ciągnie. Pędzel mi wpadł do piany, muszę go wypłukać. No nie, co film to samo. Tak nie można. Trzymanie kąta jest bardzo łatwe. Rączka, mimo że gładka i plastikowa, to w mokrych dłoniach nie wyślizguje się. Wypłukiwanie dobre.
Trzecie przejście konieczne, być może i poprawki. Tu zostały schowasz i nie będę tego poprawiał. Nie ma co heblować. Prawie byłaby awaria. Umywalka mniejsza niż stara. I się w niej nie mieszczę. W swoim składzie porcelany. A w zasadzie fajansu. To co? Woda. Prosto z kanistra. No to tak pachnie. Super. I odrobinę balsamu. O. Zaszczypało troszeczkę, ale to nie szkodzi. To co? Chyba drugi film z tą maszynką zrobię. Dam inną żyletkę. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Bo dzisiaj jestem trochę niedogolony. Takie schowaśki zostały. Tu mam coś, ściąłem jakieś syfka małego. No, trochę jestem niedogolony. Wąs spoko, broda spoko, tu trochę nie doszło. No i pod żuchwą. Nic nie szkodzi, za dwa dni znowu film. Nie widzę przeszkód. To co? Widzimy się za dwa dni. Z tą samą maszynką może.
Albo i nie, zobaczymy. Coś chciałem jeszcze powiedzieć. Proszę o sugestie, jakieś komentarze. Co tam pozmieniać w kwestiach technicznych? Czy zmienić kadr? Może coś pokombinuję, nie wiem, z drugiej strony. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Cześć.